opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatru stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto żuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania stonki jest skrupulatna lustracja kul. W akcji bierze czynny udział młodzież. Trzeba być uważnym i czujnym. Stonka musi być wytępiona. Tereny zagrożone spryskuje się specjalnym płynem, którego dostarczają stacje ochrony roślin. W całym pasie przybrzeżnym panuje stan pogotowia. Porywiste wiatry sprzyjają inwazji szkodnika od strony morza. Ale zorganizowana akcja społeczeństwa likwiduje groźbę w zarodku. W okolicach Szczecina tyraliery poszukiwaczy stąd i do kina, często do kina. Z ojcem to jeździliśmy. Operatorem był pan Kuryciński, syn pana Pawła Kurcińskiego, który często dawał mi bilety, mówi to. Tatuś kupił dla ciebie. Pamięta jakiś pan film? Tytuł filmu? Pamiętam niektóre. Pamiętam to, jakby dokument był z wojny koreańskiej. To wtedy były chrzciny u wróżów. To rodzice tam zostali, a ja do kina poszedłem. Oglądałem, a często też do kina z ojcem, ale filmy. Dużo pamiętam i Koni Garbusek, ale to już w Pyrniku, bo do Pyrnika przyjeżdżali, bo kierownikiem był pan Terakowski. A jeszcze proszę mi powiedzieć o kinie, bo było pierwsze stałe kino. Wiejskie kino w Polsce, na polskiej wsi, tak? Tak. I co pani pamięta z tego kina? Co ja pamiętam, żeśmy chodzili. Chodziliśmy do kina w niedzielę po południu. W niedzielę po południu był taki sejm zawsze wieczorem. O 2, o 14 było dla dzieci, potem było o 16 było dla dorosłych i o 19. To chodziliśmy na filmy. No, od czasu do czasu, może nie za każdym razem, ale często chodziliśmy do kina i był taki pan kierownik Tyrakowski. Mój sąsiad i on to właśnie prowadził to kino. No tam taka była rozrywka. Jakiś film pani pamięta, tytuł filmu? Jakiś film... Patrz, wiesz co, taki był jeden film, ale właśnie nie pamiętam tego filmu. No po prostu nie pamiętam tego filmu, ale on bardzo taki był... To taki był o miłości, a my to jako 16-latkowie, to dla nas, dla dziewcząt takich, to nam bardzo się podobał. Pan Tyrakowski nas wpuścił na ten film. To chyba od 18 lat on był. Ale no już nie pamiętam jego tytułu, już mi wyleciał. Powiedzieć, co pani pamięta z czasów, jak kino przyjeżdżało wiejskie do Klenicy? No jak konikiem, dzień dobry, jak konikiem jeździli, nie, bo konikiem, nie? Wozili, nie, przecież. No i ludzie chodzili, wszyscy. Mój ojciec to biegiem, obrządził biegiem do kina, bieg ziętkową. No, a my pod oknami, jak nie mieli lat. Siedzieli i zaglądali, jakie filmy są nie dla dorosłych. I co, mocno były te okna pozasłaniane? A tak trochę zasłaniał, że my widzieli. To tam było i starczy.